Halo, witam wszystkich. Jestem Marcisow, jesteście wy, oto jest Gothic 3 Zmierzch Bogów. Dlaczego piję? Żeby zapomnieć. A jak zapomnę, to żeby się napić. Tak. Dlaczego? Dzisiaj był stream i na streamie przegła się pałka. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Widziałem je tak długo, że po prostu moje oczy odmówiły mi już patrzenia na cokolwiek. Dlatego mam moje okulary chroniące przed bullshitem. No. Mamy zbroję Paladyna, to mnie bardzo cieszy. I teraz mamy spotkać się z generałami Lee. Tylko gdzie oni kurna są? Czego chcesz? Gdzie jest Nhanzu? Chociaż, dobra, gdzieś w internecie wyczytałem, że ta farma, na której zebrałem pszenicę, to jest farma Hanza, więc no, najwyraźniej tam musi być. Znaczy, to wcale nie jest pewne, że tam będzie. Ale miło by było z jego strony. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Nie. Albo tak. Ja już nawet nie wiem. Papala Ladin. Nie masz nic do roboty? Pusto. Naprawdę myślisz, że... Wiecie co, to chyba będzie dobry pomysł, żebym jednak sprawdził w internecie, gdzie to jest. Co nie? Powinien być w zamku? Tak przynajmniej wskazują screeny. Lecz on tam na pewno będzie. Czymś mógłbym pogadać, ale no jeżeli miałbym o czymś gadać, to chyba tylko o Sword Art Online i jakie to jest gówno. Nie wiem, czy chcę na ten temat rozmawiać. W razie co jesteście ostrzeżeni. Czujcie się tacy. Nie potrzebują tego. Zajmij się swoimi sprawami. Nie. Nie ma tu nic więcej. Dobra, internet mnie okłamał. Szukam innego źródła. Jezus Maria, ale tutaj ludzie wyciągają teorie.
Hans, którego szukamy, używa orkowej zguby i łuku myśliwskiego. I ludzie jakie domysły cisną, że najwyraźniej był przed akcją gry buntownikiem i za zasługi w boju dołączył do paladynów i został ich tym przywódcą, generałem. Nie, po prostu jego model został skopiowany z buntownika i nie zmienili mu broni. Ludzie. Fajnie, że gościu napisał przebieg questa, ale nie napisał, gdzie gnój jest. Przekleił chyba tekst z Wikipedii. Z Wiki. Ale ten internet jest kurwa pomocny. Ale ta gra jest zajebista, to jest bug. On powinien znajdować się w sali tronowej. Najpierw mała przerwa. Lee też ma bardzo podobny bug. Jest napisane, że może pójść sobie na spacer i wyjść poza mapę. Potrzebuje konsoli. Więc uwaga, hakowanie gry na żywo. Gdzie to by było? Tutaj chyba. Jakoś tak, o, niech będzie. To jest czcionka. To nie jest to, ja potrzebuję plik ini. Chyba to będzie to. Nie wiem, czy czasem Zmierzchu Bogów nie zmienili jakoś tego systemu. Nie, test mod true. Czy mogę zapisać? Dla pewności, bo często te pliki są w trybie tylko do odczytu. Jest tu, dobra. Najpierw. A, działa? Działa. Teraz potrzebuję kodów na spawnowanie gnojców. Jak się w ogóle spawnuje w tej części postaci? A, jest odwrócona. Tej konsoli jest odwrócona.
Taka jest niemiecka klawiatura, czy co? To bezimienny ruszył ręką. Myślałem, że go postawiłem. Zobaczmy. Coś jest z tą grą okropnie tak i jakoś tego nie potrafię ogarnąć. Może tutaj mi powiedzą. Wow, to jest pierwszy raz jak spotykam się z bugiem, który uniemożliwia mi kompletnie wykonanie gry. Skończenie gry. W sensie tak na wiecie, na let's play. Wyjaśnienie w końcu poradnika. Poradnik konsola, tak? Zapomniałem o takim fajnym kodzie, który nazywa się GoTo. Działa. Nie ma w ogóle takiej postaci, czy co? Hans nie istnieje? Czy ta gra robi ze mną... Czy ta gra próbuje się ze mnie naśmiewać, czy coś? Dobra, wróciłem i rozmawiam. Gdzie jest Hans? Co to za zbroja do kurwy? A, wiem chyba nawet. Dlaczego gra mnie do niego nie tepnie? Przecież używam kodu dobrze. Gro co do... Nic wielkiego się radzi. Chciałem był gdzieś tutaj? Wiem, człowieku, wiem. Może byśmy tak się przespali w jakimś łóżku. A, tylko tego nam trzeba. Lepiej zważyć. W sumie jest pomysł. Raczej nie wydarzy.
Naprawdę myślisz, że... Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Nie wypadłem. Gorzej już być nie może. Nie mam pojęcia, po co to rzeczy zbieram. Może, nie wiem, dla jakiegoś miecza potężnego w przyszłych minutach gry. Hans jest pod jakimś murem. Przynajmniej na to wskazywał gameplay. Czy to on? Nie. Niektóre problemy same się rozwiązują. Witaj, wojowniku. Co cię tu sprowadza? Przybywam z planem, jak zaprowadzić pokój w Myrtanie. Dlaczego się śmiejesz? Przywdzieję sukienkę w dniu, w którym Myrtana zazna pokoju. Nie ma nadziei dla Myrtany. Ja przynoszę nadzieję ze sobą. Przed tobą było wielu innych, którzy mieli tak samo szlachetne intencje, co i ty. I gdzie oni teraz są? Nie możemy się poddać. Kto? O, ty się nie poddawaj. A ja przez ten czas zdążę odchować statko dzieci, wnuków i prawnuków. A jaki w ogóle masz plan? Powiedz, bo ciekaw. Dialogi w tej grze. Nauczysz mnie walki? No to do roboty. O, w tym samym menusie, co pozostałe. Byśmy nie mieli dość problemów. Okej, dobra, mamy wytrzymałość wilka. Akrobatyka? Chcę się nauczyć akrobatyki. A dobra, to jest to gówno, które nic nie robi. Najpierw musimy wesprzeć Gorna i zapewnić mu ochronę. Gornowi? Przecież ten człowiek nadaje się co najwyżej na nadwornego płasna. Ktoś ty, wojowniku. Mów, albo twoja krew zrości ziemię, na której stoisz. Jestem tym, kim mówię, że jestem. A jestem wojownikiem, który pragnie zaprowadzić pokój w Myrtanie. Można tego dokonać, jeśli wesprzemy Gorna. Jeśli Myrtana cokolwiek dla was znaczy, to odrzucicie nienawiść i zaczniecie współpracować z Gornem. Błędny rycerzu. Prosisz nas o to, byśmy walczyli u boku człowieka, który nie ma za grosz honoru i walczy wyłącznie dla własnego zysku. Nigdy nie będzie pokoju między nami a Gornem. Prędzej zarżnąłbym własną matkę, niż ruszył do boju razem z tym durniem. Gdyby dano mi szansę, to zatknąłbym jego głowę na włóczni i postawił ją na środku Myrtany, aby wszyscy mogli go przekląć. Teraz tak do mnie trafiło, że w sumie dotąd kotliczki sobie radziły z tym, że Protag nie ma imienia i znaczy, że nikt go nie pytał o imię, a on go nigdy nie mówił. W tej części to już jest tak troszeczkę no, na siłę, gdzie no, ktoś się zapyta, kim jesteś, jestem wojownikiem. Już ci mówiłem, jestem wojownikiem, mieszkańcem Myrtany. Idziemy na wojnę. Idziesz ze mną. No chyba, że nie chcesz, ale wiesz, wtedy przyjdą zmiany. A ja chcę te zmiany przeprowadzić wojną. Poskrom swój język, paladynie. Jad, który sączysz, zaczyna mnie nużyć. A ty poskrom swoje myśli, wojowniku, bo bujasz w obłokach. Słyszałeś, co powiedziałem. Przed tobą było wielu podobnych śmiałków. Próbowali wcielać w życie najwymyślniejsze plany pokojowe, ale wszyscy ponieśli klęskę. Nawet ci najpotężniejsi. A teraz pojawiasz się z kolejnym planem, który przeczy zdrowemu rozsądkowi. Gdzie jest wojownik, który zabił Robara? Gdzie jest wojownik, który położył trupem smoka ożywieńca? Czy jego wysiłki stały się na coś?
Gdzie on jest, ten najpotężniejszy z wojów? Stoi przed tobą. Co? Jam ukatrupił Robara. Jam ukatrupił smoka ożywieńca. I ja też będę tym, który zatknie twoją głowę na włóczni, po czym ustawi ją na środku myrtany tak, żeby wszyscy mogli cię lżyć. Ja... Paladynie, przynosisz hańbę tej krainie. Wybacz, ja nie wiedziałem. Nie będę marnował na ciebie więcej czasu. Powiem tak, zmiany są nieuchronne, więc i ty nieuchronnie będziesz musiał zmienić własne nastawienie. Jakie te dialogi są zjebane. Czy mogę liczyć na twoje wsparcie, Paladynie? Możesz. Dziękuję. Do widzenia. Kurwa! Powinien. Co to pisał? Kto to stwierdził, że nadaje się do czegokolwiek? Kto to powiedział? Też. Pan Mikołajczak widocznie dostał dobre pieniądze za ten casting. Nawet nie pytał, co ma powiedzieć. Po prostu brał, mówił i już. Jeśli ta misja jest dla ciebie tak ważna, to dlaczego zwlekasz, przyjacielu? Paladyni są po naszej stronie. Wybornie. Jak zdołałeś... Porozmawiamy o tym później. Zbyt wiele czasu straciliśmy z powodu twojej bierności. Wiem o tym, przyjacielu. Wybacz. Musisz przygotować swoje oddziały. Dobrze, zrobię to. W Vanguardzie stacjonuje regiment, któremu trzeba przekazać nowe rozkazy. Czy mógłbyś spotkać się z kapitanem Hansem? Ruszam w drogę. Okej, na razie wszystko działa. I też żadna postać nie zniknęła. Czyli niepotrzebnie w sumie włączałem tą konsolę, ale w razie co ją mam. Gdyby się coś zepsuło, ale dlaczego nie chciało mi do... Dlaczego gra nie łapała Hansa? W sensie nie mogłem się do niego teleportować, nie mogłem go zespawnić. Rozpocząć przygotowania do wojny. Zbierz wszystkich swoich ludzi i jak najszybciej zameldujcie się u generała Lee. Tak jest, sir. Jak będzie szybciej. Kapitan Hans przybędzie do ciebie ze swoimi żołnierzami. Musisz się śpieszyć. Rozumiem. Będziemy potrzebować więcej ludzi. Niech wszyscy twoi magowie dołączą do oddziałów. Spotkam się z głównym magiem. Nie ma na to czasu. Arcymagiem. Ruszaj do Goty. Ja porozmawiam z magiem Kręgu Ognia. Jak mu na imię? Emanuel. Przyda się nam? Posiada niezwykle obszerną wiedzę. Myślę, że byłby w stanie nam pomóc. Dobrze. Ruszam w drogę. Co znaczyło Emanuel po... Po hebrajsku? Bóg z wami? Wiem, że jest na górze, ale no. Nie wiem, czy w tłumaczeniu te nazwy zostały zmienione, czy jakieś literówki powstały. Czy po prostu 3/4 postaci jest nazwane za pomocą. Nie wiem czego. Magu, mamy wojnę. Lee. Nie będziecie mnie potrzebować w Gocie. Co? To, co ma się stać dzisiaj, jest nieodwracalne. Nie można tego powstrzymać. Magu, nie mam czasu na zagadki. Co masz na myśli? Wynik bitwy zależy wyłącznie od ciebie. Ani ja, ani Lee nie mamy wpływu na bieg wydarzeń. Skąd to wiesz? Niektórzy z nas wiedzą, że ten, kto walczył z Xardasem, będzie tym, który odmieni ścieżki naszego przeznaczenia. Czy tego chcemy, czy nie? Co?
Którzy z magów wiedzą o tym? To nieistotne. Istotne natomiast jest to, że nie mamy zamiaru ingerować w to, co zostało zapisane w Księdze Przeznaczenia. Nie pomożecie nam? Pozwolimy, aby przepowiednia wypełniła się i wszystkie wydarzenia potoczyły się własnym torem. A kto jest autorem tej przepowiedni? Sam Xardas. Jeżeli Xardas to przewidział, to dlaczego nic nie powiedział? Żaden człowiek nie jest w stanie ogarnąć myślą bezmiaru wszechświata. Xardas nie mógł wiedzieć wszystkiego. Nawet bogowie nie wiedzą wszystkiego. Chciałem powiedzieć, że no, kto jest autorem, żeby mu mógł dać w mordę, ale no, już trochę za późno, bo już dostał w mordę. Dlaczego sądzisz, że mam coś wspólnego z jego zniknięciem? Kto jak kto, ale ty powinieneś wiedzieć, że Xardas nie był zwyczajnym magiem. Sama jego obecność zwiększała magiczne moce tych, którzy znaleźli się w pobliżu niego. Gdy walczyłeś z Xardasem, rozproszone pozostałości jego mocy spłynęły na ciebie i stały się częścią ciebie. Ta energia emanuje z ciebie. Widzę to. Co? Czekajcie. Ano, w sumie bije od niego taki oktarynowy blask. Nie. Nie wiem, czy to ma mi wytłumaczyć, dlaczego posiadamy po jednym skillu podstawowym z każdego drzewka? Czy mogę ją jakoś wykorzystać? Ona nie należy do ciebie. Dlatego nigdy nie będziesz mógł jej użyć. Co? Dlaczego ja nigdy nie poczułem obecności tej mocy? Ponieważ ta energia jest jak pyłek kurzu, który przyczepił się do ciebie. Masz go na sobie, ale on nie ma na ciebie żadnego wpływu. Co? Czy ta energia już zawsze będzie mi towarzyszyć? Tak. Ona jest jak zły uczynek, którego nie da się wymazać. Już na zawsze będzie czaić się w mroku. Co? Czy postąpiłem źle? Czas pokaże. Owoce twoich poczynań dojrzewają właśnie teraz. Odejdź stąd i o nic więcej nie pytaj. Gota czeka na ciebie. Wyglądasz mi znajomo, magu. Czy nasze drogi nie przecięły się już kiedyś? Być może. Ale gdybyś miał taką możliwość, to wolałbyś mnie nie spotkać. Pójdę już, magu. Co, że to ma być takie hehe, bo wiesz, to może jest Xardas. Nie kupuję tego. Dobra, nie potrzebuję więcej mikstur. Gota czeka. Stać! Ani kroku dalej. A w pizdy chcesz? Pogadamy później. Jeszcze... Stać! Ani... Jeszcze... Sam się o to prosiłem. Możesz przestać? Pokazałeś mu. Co to kurwy? Co to miało być? Takie, ej, ty miałeś przegrać.
Gro. Nie odpierdalaj. Witaj, Gorn. Mam ze sobą miksturę, która sprawia, że osoba, która ją wypije, zamienia się w demona. To jakieś szaleństwo. Ile by to szaleństwo kosztowało? Rzuć jakąś cenę. Mag, który stworzył tę miksturę, kazał ją sprzedać temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Kogo muszę przelicytować? Torusa. Ba, zaproponuję dwa razy tyle, co on. Dobrze, zatem ruszam w drogę. Zapomniałem, że i był taki sidequest, bo go, kurde, przeskipowałem. Jeszcze, gdzie jest Lee? Oto pokrzywy. Połączę elementy, co? Które posiadasz. Pamiętaj, że jesteś jednym z wielu, uformowanym przez wielu. Nie sam dotarłeś tak daleko. Ale dotarłem. To, w co wierzysz, to twój wybór. Co? Naucz mnie czegoś o alchemii. The fuck? Jest gorszy odrobinkę. I uniemożliwia noszenie hełmu, co sprawia, że jest jeszcze gorszy. Za mną. Dobrze. I co teraz mam zrobić? Iść do Goty. Jeszcze chwila, będziemy tą grę kończyć. No może nie aż taka chwila, bo czeka nas, z tego co mi się wydaje, plot twist na poziomie Towards. A po tym plot twistie jest koniec gry. No i jeszcze po drodze będzie szturm. Tak mi się wydaje. Raczej żadnych innych zapychaczy już gra mi nie da na ryj. W ogóle zajebistą armię dostałem, co nie? 5 paladynów? Dobra, coś koło 8. Jasne, czemu nie? Ciekawe, czy mogę rozpocząć bitwę. Wiecie, strzelić w mordę strażnikowi i się zacznie. Są. Jest ich jakoś mniej. Mimo wszystko tak nie może być. Gorzej już być nie może. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Skrutować go wraz z oddziałami do Gorna. Są. Chyba, że jakaś gnida się po drodze jeszcze zajebała w akcji. Jasne, mimo wszystko. Powykręcała minutami. Tak. Idioci. Przestań się odbijać. Ej ty, bo ci jebnę. Lepiej się nie wtrącaj.
chyba... Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Mógłbym ci to powiedzieć. Wszyscy? Robi się tak. Stać! A, ale nadal... Spierdala! Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Nie wiem, czy te dialogi są nienagrane w ogóle, czy po prostu ścieżki się gubią. Lee wraz ze swoimi wojskami stoi u bram Goty. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Jeden z moich szpiegów w Trellis ma na imię Osh. Udało mu się wkraść w szeregi Torusa. Chcę, abyś go sprowadził z powrotem. Dobrze, powtórz mu następujące słowa. Zaiste piękne są goty knieje, gdzie krwią poległych wojów listowie czerwienieje. To jest zdanie, które ma pokazać, że wcale nie jest szpiegiem, tak? Ja to już bym wolał jakieś hasło polegające na jakimś geście, na przykład dać sobie w mordę nawzajem. Pewnego dnia to wszystko się skończy, tylko nam trzeba. Trellis to było... To. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Osch, jesteś tu? Chyba nie ma. Ręka mojej karmi pięść, która ich bije. Nie będę tego tolerować. Co miało zajmować? Osza zajebali. I nie chcą oddać. W ogóle ciekawe, że nie ma ani jednego questu, który by nam kazał przynieść paczki z bronią. A walają zawsze się wszędzie. Powtarzasz. Czy mi się wydaje, że tutaj coś się pojebanego dzieje? Prosta szabla. Zawsze to powtarzasz. Czuję się, jakbym chciał wydać wszystkie moje pieniądze na walkę bronią, walkę dużym orężem, żeby używać tej ciężkiej szabli. Nie będę tego tolerować. Tej prostej szabli. Pomyśl o tym. Wolałbym raczej jakiś porządek. Szabla nie jest prosta. Szabla z reguły jest mieczem wygiętym. Nie wiem, jak to jest, czy katana jest szablą, czy szabla jest kataną? Chyba katana jest szablą. Aj. O. Co to kurwy? Witaj, Osh. Co? Ktoś ty? Przysyła mnie Gorn. Skąd mam wiedzieć, że przybywasz od Gorna? Zaiste piękne są goty knieje, gdzie krwią poległych wojów listowie czerwienieje. A, dobrze. Proszę, oto dowód, że Torus coś knuje. Ruszaj natychmiast i nie zatrzymuj się po drodze. Zaczekaj. Parę dni temu orkowie porwali i uwięzili maga Kręgu Ognia. Sądzę, że on posiada klucz do tego, co planuje Torus. Uratuj go i zaprowadź do Gorna. Do mnie czy do Gorna? Dobrze.
w jednej ze świątyń w okolicy Trellis. Przestań używać magii! Ja ci zaraz wyjebię, gościu. Ty się, kurwa, kiedyś obudzisz martwy w przestrzeni kosmicznej. Jak cała reszta tych wszystkich tutaj. Kolejna stara skrzynia. Meteor... Co to za stare skrzynie? W starych skrzyniach powinny być unikatowe przedmioty, jak ta prosta szabla. Stań! Wiesz... Sam się o to prosiłeś! Morderco! Wyjdę stąd o własnych siłach i orkowie się skończyli. Jak śmiesz, Mora! Hej, spokój mi tu! Już za późno, twój kompan jest martwy, a ty zaraz do niego dołączysz. Sto! Było. I przez przypadek włączyłem dane diagnostyczne. Czy jak to wam się nazywa? Skontrol S? Używałbym prawego guzika myszki do blokowania się, ale jak widzicie, jak się trochę poruszam, to przestaje się blokować. Dobra. Lecimy po tego maga. Mógłby sobie pobłogosławić miecz. Tylko czy ja to chcę robić? To chyba nie jest jeszcze broń, którą chciałbym mieć do końca gry. Przecież styl nie wydaje mi się, żebym znalazł jakąś lepszą. A czekaj, to jest walka mieczem. To jest broń jednoręczna. To robimy tak, najpierw... Najpierw idziemy do Gorna. No. Chcę być mistrzem walki mieczem. Dalej! Mhm. Schowaj broń. I tu gdzieś powinna być oszczałka do tych... do noży, albo jakaś temperówka. I to powinno być to, co byłoby mi potrzebne. Jak nie tutaj, to na dole u kowala. Ej, oni tu nie mają ostrzałki? Jaka bida w kraju. Dobra. Wątpię, czy masz rację. Ja znikam w takim razie. W Trellis pewnie będą mieli. Ze cztery nawet. Schowaj bro, dlaczego od razu tego nie zrobiłeś? Tak. Wiem, co myślisz. Doskonale wiesz, skąd miałem... Ej kurwa, osyłka towarem deficytowym. Dlaczego on grzeje miecz nad cholernym ogniskiem? Musimy uderzyć tam. Chcę to zrobić, by mieć te plus 10 do obrażeń. Zamknij, uderzyć tam.
Zauważyliście, że zniknął Torus? I to miało mi zaimponować. Nie wiem dlaczego, żebym go nie zabił przez przypadek. To by było zabawne. Świątynie, kurwa, przy Trellis. Sama się o to prosiłaś, Mora. Co jest za znaczek? Dlaczego nagle kamera mi zaczęła odpierdalać? Nie. Zapomniałem o tym ciosie. Nie żyją? Mhm. To chyba nie ta świątynia. Miałaś szczęście, Mora. Okej, dobra. Nie ma tu nic więcej. Do czego chcesz, Mora? Jeszcze cię dorwę. Nie ta świątynia. Gdzie są kurna te świątynie, o które chodzi? Może chodzi o Nemorę. Ale nie powiedziałbym, że to świątynia. To wiecie co, sprawdzę. Na tym gry online to ten poradnik jest zajebiście napisany. Będzie Trellis 2, co nie? Według wiki tu w tym właśnie miejscu powinno znajdować się zejście w dół. Stop. Długo tu jesteś? Tak. A co cię to obchodzi? A jest. Potrzebuję ciszy i spokoju. Sam się o to prosiłeś. Hej ludzie, walka! Pokaż mu! Hej, spokój mi tu! Nie daj się! Pokaż mu! Śmiesznie by było, jakby teraz się na mnie Milton rzucił, bo słyszę, że to Milton. I widzę tu tą twarz a la Elvis Presley, to ja wszędzie rozpoznam. Milton! To ty? Jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Ale to Torus ma oko i nosa. Co? Jak to? Miałem je przez długi czas i pilnowałem, żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Torus dowiedział się, że jestem w posiadaniu tego artefaktu i dlatego mnie tu zesłał. Chciał, abym mu pomógł w splugawieniu go. W takim razie odzyskajmy oko i nosa. Nie teraz. Oni już korzystają z niego. Wyjaśnię ci to później.
Musisz udać się do Gorna i Lee i szykować się na koszmar, który nadciąga. Dobrze. Ruszajmy w drogę. Nie korzystam z tych rzeczy. Nie, 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 nie. Już mi nic nie potrzebne. Ciężko. Potrzebuję wytrychu. Ale tak wszystkie wytrychy zjeść. Wszystkie everyone. Ej, tutaj była ta jaskinia, co nie? Taka jaskinia właśnie była, tylko nie było tutaj tej świątyni i widać to dość mocno, że ta świątynia jest nałożona. Co to jest? Nie wygląda jak jakiś posążek Beliara. Masz jeszcze coś do zrobienia? Jestem pewny. No w sumie, skoro nie ma tutaj Torusa, to mógłbym się zajrzeć, kupić sobie wytrychy. Odpoczynek dodaje sił. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Czy tu jest w ogóle jakiś handlarz? Daj mi spokój. Odpoczynek. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Mora nigdy nie przerywa orkiestry. Masz jeszcze coś do zrobienia. Masz jeszcze coś do zrobienia. Nie. To wola Kana, więc tak być. Spadaj. Dla kowala zawsze znajdzie się zajęcie. I w czasie na wojny... Na pewno masz coś lepszego do roboty. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Wyci mi jedną rzecz. A pierdolę, ja naprawdę muszę go prowadzić aż do gotu. Czego chcesz, Mora? Zabieram 10 wytrychów i wracamy do świątyni. Pieniądze, moi drodzy, pieniądze. Nie wiem, że mi się chce to dzisiaj robić, nawet nie mam czasu na to, żeby to dzisiaj zrobić. Powiem wam, głodny jestem dość. Tak, ochotę na takie sushi może mam. I mimo, że jest środek nocy, to pójdę se załatwić, wezmę z lodówki. Kosza bojowa, miałem nadzieję na jakiś miecz. Gdzie ten Milton? A tutaj. Dobrze, już myślałem, że się poszedł z kimś bić. Dobra. Milton. My tu zapisujemy i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajkę, jeżeli tak, zobaczenia w kolejnym odcinku. Chwała dzieci Boże. Ta gra już się kończy. Zostało nam parę questów. Wiem, że ostatnią misją jest zabicie jakichś demonów rozsianych po całej mapie. Chyba 5, więc no. Powtórka z tuorców. Więc też mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli to zobaczycie w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci Boże.